Mianowicie mam zaszczyt reprezentować sędziów sądów powszechnych, którzy żywo interesują się poczynieniami rządu, jeżeli chodzi o reformy, czy jak mówią niektórzy otwarcie, deformy polskiego wymiaru sprawiedliwości i chcą prowadzić, jak przystało na sędziów, ten dyskurs w oparciu o fakty. Czyli chcą wiedzieć, ilu sędziów przyszło, zgłosiło się do pełnienia tego urzędu, ile odeszło w ostatnich latach. Chcą wiedzieć, czy rzecznik dyscyplinarny i prokuratura zwracała się z pytaniami na mglistych podstawach prawnych o tego czy innego sędziego. To wszystko są informacje o sprawach publicznych. To są informacje o działalności organów władzy publicznej i funkcjonariuszy, jakimi są sędziowie. I co odpowiadają prezesi sądów na takie wnioski? Że to jest informacja przetworzona. I oni piszą, że nie udostępnią, nie będą szukać tych dokumentów, bo to jest niemożliwe z powodu braków kadrowych. Jak ja mam to zweryfikować? Ile tych kadr jest? Jaki oni mają system teleinformatyczny? Powiedziałbym, w procesie przeciwko władzy, która mówi nie, w sądzie administracyjnym w dużej mierze jestem bezbronny. Nie mogę się wesprzeć świadkami. Nie mogę, tak jak wspomniałem, skorzystać z wiedzy specjalistycznej. Ta gra pozorów w gruncie rzeczy pokazuje brak efektywnej sądowej weryfikacji sporów o dostęp do informacji. Po raz kolejny zapominamy, że to również jest wymogiem konwencyjnym. To jest też pewnym standardem rekomendowanym przez Radę Europy od 18 już lat i powtórzonym w konwencji z Tromso w sprawie dostępu do dokumentów urzędowych.